Przechodzimy do projektu zarządu, punkt G. Bardzo proszę pana radnego o przedstawienie. Dotyczy opinii projektu docelowej organizacji ruchu dla rozbudowy sięgacza drogowego od ulicy Teligi w Krakowie na odcinku od ulicy Teligi do działki numer 308/51, obrót 55, jednostka ewidencyjna pod górze. Opiniuje się negatywnie, tylko tu jakaś. Opiniuje się projekt docelowej organizacji ruchu dla rozbudowy sięgacza drogowego od ulicy Teligi w Krakowie na odcinku ulicy Teligi do działki numer 308/51. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dobrze, dziękuję panu radnemu i teraz oddaję głos panu radnemu Markowi Lelo. Proszę państwa, tak na sumie 3, na samym początku, kiedy zgłaszaliśmy uwagi do poszczególnych uchwał, proponuję tutaj w imieniu nie tylko własnym, ale i części radnych przynajmniej, a przede wszystkim mieszkańców, albo zapis dotyczy negatywnej opinii na przebudowę sięgacza drogowego oraz docelowej organizacji ruchu dla rozbudowy do działek tych numer ewidencyjny pod górze. I w dalszej części w uzasadnieniu protest mieszkańców bloków 16, 18, 20, 22 przy ulicy Teligi został zaogniony przez inwestora, czyli firmę Tenot, która bez wcześniejszych konsultacji i opinii Rady Dzielnicy 12 chce przebudować w sposób niekorzystny dla lokalnej społeczności przedmiotowy sięgacz dobudowany przez siebie budynków mieszkalnych. Na spotkaniu z Komisją Infrastruktury i Budownictwa, które odbyło się w dniu 10 września 2012 roku, przedstawiciel firmy projektowej Projmar przyszedł nieprzygotowany, bez dokumentacji, niezbędnych pozwoleń, o które Rada prosiła pisemnie. Pytanie o uzgodnienie i niezbędne pozwolenie otrzymaliśmy odpowiedź, że są w trakcie załatwiania. Należy wyjaśnić również, dlaczego poszczególne wydziały Urzędu Miasta Krakowa wydały zgodę na pracę, w tym wycinkę kilkudziesięcioletnich dębów bez opinii i konsultacji tak ze strony Rady Dzielnicy 12, jak i mieszkańcami, którzy mieszkają w tym rejonie od 35 lat. Mieszkańcy sprzeciwiają się na postawie miejskich urzędników, którzy przy okazji prowadzenia tej spornej inwestycji już wielokrotnie udowodnili, że bronią interesów dewelopera, a nie mieszkańców. I dalej starają się sami swoimi niezrozumiałymi decyzjami przekonać mieszkańców do korzyści tak zwanych z przeprowadzenia drogi pod oknami ich mieszkań oraz do wycinki wyżej wymienionych dębów, twierdzą, że robią to dla ich dobra. Dziękuję. Oczywiście poproszę, jeśli można, o poprawkę na piśmie. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę, pan radny Dziob. Proszę państwa, ja całą tą sprawę uważam za największy skandal, jaki w dzielnicy się dzieje. Po pierwsze, wycięto drzewa, gdzie stoją w tej chwili bloki, bez żadnego zezwolenia. Wzywałem policję. Deweloper płacił kary za każdy samochód ciężarowy, który stąd wyjeżdżał. Wywiózł nawet pnie, żeby nie pozostały ślady po wycince tych rzeczy. Nie tylko to. Deweloper ma drogę konieczną wskazaną do ulicy Kurczawa. Jeździł do tej pory tędy, budując ten obiekt. Dlaczego nagle teraz przypomniał sobie o ulicy, która była od samego początku, panowie byliście radnymi wtedy, gdyście to uchwalali, było rozszerzenie sięgacza, a nie droga konieczna do ulicy Kurczawa. Więc jest to skandal. Straszono nas tutaj, że za tym stoi prezydent Śmiel, że pani Działkowska kupiła sobie mieszkanie. No, ja uważam, że to są plotki, ale pani Niedziałkowska stwierdziła, że pozwolenie na budowę wydane w 2000 roku jest w tej chwili ważne, mimo że normy i przepisy się zmieniły. Na podstawie decyzji pani Niedziałkowskiej, tu wypowiedzianej, że ma ważne pozwolenie, wybudowano ten obiekt, nie mając drogi. Niech ten obiekt stoi teraz bez drogi, proszę państwa. Jest to skandal największy, jaki w dzielnicy się stał. Dziękuję panu radnemu za zabranie głosu. Bardzo proszę, pan radny jest w sprawie. Pan Burmistrz był na to spotkaniu. Było to z mieszkańcami szczególnie budynku numer 13. Tak, tutaj przykład. Bo oni jeździli wtedy pod okami. Był przedstawiciel inwestora, tam to 3 osoby byli. I tak na obie wizje, na różne, co przedstawiali, ale to wszystko, jak to się mówi, nic na papierze, tylko ustnie.
I przez rok czasu nic się nie działo. Ja nie ukrywam, chyba ze dwa razy kolegę tutaj z zarządu się pytałem, czy zarząd coś w tą sprawę ciągnie, czy się interesuje tym dojazdem. Rozbiło się. Mam pytanie, dlaczego przez cały rok zarząd w ogóle się tym nie interesował? To jest pierwsze pytanie. Dlaczego? Dlaczego? Jak próbę tylko podjęła budowy spółdzielnia przy ulicy Deligi, gdzie nie ma problemu z dojazdem, zarząd nawet potrafi zbierać podpisy po prostu. Członkowie, organizować po prostu taki protest. Dlaczego tego samego nie robią w stosunku do dewelopera? Dobrze, ja może od razu odpowiem tutaj w imieniu zarządu. Na pewno stwierdzam w ten sposób, że zarząd tutaj oczywiście po sobie przewodniczącego przede wszystkim Zbigniewa Kożucha jakby nie tylko, i nie tylko zresztą cały zarząd i również radni interesowali się od początku tą sprawą, jak tutaj pan Stanisław Dziob przedstawił, ta sprawa ma już jakby swój tok i to kilkunastoletni. Natomiast jeśli chodzi o ostatni rok, to na pewno w tej sprawie było wiele pism. Przewodniczący Kożuch był na wielu spotkaniach z przedstawicielami miasta, z IKIT-u, również dewelopera i myśmy od początku stawiali tutaj kategoryczny sprzeciw wobec tej inwestycji firmy Prądbud, teraz można powiedzieć pod nieco inną nazwą, natomiast tutaj można powiedzieć, jest to udokumentowane również, jeśli chodzi o pisma i zresztą uchwały Rady Dzielnicy z ostatniego okresu. Także tutaj jednoznaczne było stanowisko zarządu i całej Rady właśnie wyrażone uchwałami w ostatnich latach, które sprzeciwiały się kategorycznie właśnie tej inwestycji w środku osiedla Prokocimnowy, największego dodam osiedla w naszej dzielnicy i tak zresztą bardzo, bardzo dużo, jeśli chodzi o populację, prawda, liczącego około 63 tysięcy mieszkańców. Sam Prokocim, jak Państwo zdajecie sobie z tego sprawę, liczy prawie 20 tysięcy. W związku z tym gęstość zaludnienia na tym terenie jest bardzo, bardzo wysoka i właśnie w centralnym punkcie, przy blokach, przy przedszkolu, przy żłobku i kościele, no, inwestor tutaj taką inwestycję, można powiedzieć, realizuje. No, tu może, myślę, że jakby tutaj do Wydziału Architektury czy do wydziałów, które są władne w podejmowaniu decyzji, to też pytania się nasuwają. Natomiast jeśli chodzi o zarząd, to stwierdzam tutaj jednoznacznie, że były podejmowane tutaj kroki, tak jak mówię, pisma czy uchwały Rady Dzielnicy w tej sprawie, które właśnie wyrażały kategoryczny sprzeciw wobec tych zamierzeń inwestycyjnych. Dziękuję. Jeszcze. Pan Marek. Dobrze, to może teraz pan Marek i jeszcze raz, bo coś do siebie wiąże. Czyli to wszystko, co pan powiedział, to jednak nie trzyma faktów. Konkretnie do sytuacji, jaka jest na dzisiaj, którą dzisiaj umawiamy, to chyba we wtorek na pana dyżur przyszło tu 12 osób. Pan był zaskoczony, po co oni tu przyszli? To samo był zaskoczony. No, proszę pana, ale nie, bardzo proszę, ale to jest jakieś pana wrażenie, to nie jest jakiś fakt. Dobrze, poza tym ci państwo z tego, co wiem, nie przyszli na akurat w czasie mojego dyżuru, ale nie przyszli do mnie, tylko ktoś powiadomił. Oczywiście to spotkanie nie było zorganizowane przez, z tego, co wiem, na pewno nikt mi o tym nie poinformował. Nie wyraziliście się w ten sposób, ale dobrze, bardzo proszę, niech pan kontynuuje. Ja wtedy byłem. Wiem, że pan był, no to być może pan, ja nie wiem, być może to jest domniemanie, że... Nie wiem, czy pan się... Ja tego nie wiem. Żałuję, że nie, a następnym razem zaproszę. Najlepszy dowód to jest właśnie, że ci mieszkańcy sami po prostu tu przyszli i jak to się mówi, zaskoczyli i pana, i przewodniczącego Kożucha, bo właśnie nie wiedzieli, po co oni tu przyszli. A oni przyszli właśnie w tej sprawie, bo jakimiś kanałami się dowiedzieli, oni się właśnie dowiedzieli, że coś pod nimi okrami się będzie robić, że auta będą im bliżej okiem jeździć. I to jest dowodem na to, że właśnie zarząd przez cały rok nic w tym temacie nie... Czy zarząd próbował jakieś spotkanie z tymi ludźmi zorganizować? Sam pan był na tym spotkaniu, o którym pan dopiero co wspomniał przed kilkoma minutami. Bardzo proszę, pan Stanisław, ale niejednokrotnie były spotkania, powiedzmy, w mniejszym gronie, gdzie również mieszkańcy przychodzili. Bardzo proszę, pan Stanisław. Była policja wzywana, ja osobiście wzywałem, doskonale pan o tym wie i panowie jako radni jesteście jedyni, którzyście byli za tym, żeby ten budynek powstał i uchwalaliście, proszę żeby... pana, od początku się tu był sprzeciw. Na kadencji, pana proszę pana, są protokoły, na kadencji 98-2002 było to wtedy... W 2000 roku pozwolenie. Było porozumienie Rady Dzielnicy z Prądbudem tutaj. Ono jest do tej pory. I kiedy ja jako przewodniczący temu się sprzeciwiałem, to tu przyprowadzaliście ludzi protestujących przeciwko. Dziękuję panie Stanisławie, to może. Mówcie to, co rzeczywiście było. I nie zwalajcie na radę, na zarząd, że nic nie zrobił.
Dobrze, panie Marku, tutaj pan Markowicz chciał zabrać głos w tej sprawie, tak? No nie, bo potem pan chciałem Marek, tylko powiedzieć tylko tyle, że nie wiem, że Mięciusze nie przypomina, żeśmy współpracowali z redaktorem nieżyjącym. Spotykaliśmy się z ludźmi, wzywaliśmy policję. Kilka razy byłem tam na spotkania z ludźmi, co już Prombud zaczął robić. Wzywaliśmy Straż Miejską, policję. Dostali, coś mogli zrobić, dostali pozwolenie drogę konieczną i tyle. Spółdzielnia, jak mi wiadomo, też nie wyraziła zgody, nie dała. No sąd nakazał, sąd było. A jeżeli chodzi o to, to ja tą sprawę pilotuję od samego początku. Sam chodziłem w pierwszej kadencji do pana, no już nie pamiętam nazwiska nieżyjącego, żeby odstąpić, żeby poszerzyć ten sięgacz. I ja tu wyprosiłem, uprosiłem, przekonałem kolegów, żeby ten sięgacz zrobić. Dzięki Bogu został zrobiony. No wiadomo, samochodów przybywa. Ciężki jest przejazd przez tą drogę, a tym bardziej jeszcze jak wystawili trzy bloki, no to jest nieprawdopodobne w ogóle. Dobrze, dziękuję panu radnemu. Jest to skandal. Jest bardzo to proszę, skandal, czy ma pan poprawkę na piśmie może, panie Marku? Tak, ale ja chciałem z mocem tego, co pan Stanisław tutaj powiedział. Dobrze, to myślę, że tak, ad vocem będziemy kończyć dyskusję, to poproszę tą poprawkę, którą poddam pod głosowanie, dobrze? Tak. Nieprawdą jest, że ktoś był za budową tutaj, to co pan Stanisław powiedział, zarzuca tych budynków, bo byliśmy jeszcze tylko cały czas. Było porozumienie, jeżeli chodzi o przebudowę sięgacza, o przebudowę, poszerzenie, łącznie z tym, że 40% kosztów ponosiła wtedy ta sama firma, czyli Prombud, tak inaczej da się nazywa. Gdy zapytałem rok temu, co się stało z tym porozumieniem, pan przewodniczący Koruk powiedział, że zostało ono anulowane. Zapytałem i poprosiłem dokumenty, o których do tej pory nie otrzymałem, na jakiej podstawie i dlaczego. I kto wnioskował o to, aby to porozumienie, które było bezterminowe, z wysokością udziału firmy Prombud i lub jego następców po prostu, w przebudowie sięgacza, ktoś po prostu zawnioskował, ktoś anulował. I to jest rzeczą tutaj dla mnie niezrozumiałą, panie Stanisławie, to co pan tutaj mówi, bo również od pana otrzymywałem i informował mnie pan jako przewodniczący w późniejszych latach jeszcze, kiedy nie byłem w Radzie, a pracowałem jako szef zespołu Bezpiecznych Kraków, że są ruchy. I mówił, dzwonił pan do mnie również, żeby przyjść na sesję, bo będzie podejmowana uchwała, żeby tego. Byłem na tych sesjach wszystkich i za każdym razem wyrażałem swoją negatywną opinię odnośnie budowy. Nagle, dwa lata temu, nagle, w okresie wakacyjnym, bo taki to jest fakt, firma, która buduje to, czyli teraz obecnie, dostała kolejną zgodę na budowę. Nie dostała kolejnej zgody na budowę, tylko pani Niedziałkowska osobiście stwierdziła, że pozwolenie na budowę jest ważne. Nie tylko to. Dostali sądownie drogę konieczną do ulicy Kupczawa i na podstawie tego rozpoczęli budowę. Nie na czas budowy. Nie, to była droga konieczna dla działu. Nie, bo ja się... Są te dokumenty przecież w dzielnicy. Ja pytałem również o to i policję, która pokazywała zgodę miasta, zarządcy drogi i przedłużanie miała co miesiąc, co dwa miesiące po prostu to, bo tu żeśmy w razie na ten moment budowali. Natomiast drogą konieczną do wybudowanych obiektów jest ja tak myślę, że konkludując jakby ten temat i zamykając dyskusję w tej materii, chciałbym powiedzieć, że przede wszystkim musimy jako zarząd, jako radni na pewno tutaj wspierać mieszkańców, żeby ich interesy, ich komfort tutaj życia w tym, na tym osiedlu, w naszej dzielnicy był jak najlepszy, najwyższy i żeby po prostu ta nowa inwestycja nie stanowiła dla nich nawet zagrożenia, można powiedzieć, życia, bo i takie tu argumenty na spotkaniu wtorkowym padały, że przecież w momencie, kiedy przy tej gęstości zaludnienia, przy tym, że przy motywie, że również i dzieci, i po prostu oni nieopodal znajdujący się ogródek jarodonowski, który jest przy tej Ligi 16, no też jakby generuje bardzo duży ruch, no jest to wszystko bardzo niebezpieczne i może generować zagrożenie różnego rodzaju. Także na pewno musimy tutaj jakby wszystko zrobić w tym kierunku, żeby wspierać mieszkańców właśnie w tym zakresie. Ja otrzymałem w międzyczasie
rozumiem, poprawkę tutaj pana radnego Marka Lelo w tej sprawie, to pozwolę sobie odczytać, żeby już zamknąć dyskusję właśnie w tej sprawie, to jeszcze raz przytoczę treść poprawki, jeśli będzie tutaj jakiś błąd, to proszę mnie skorygować. Czyli teraz poprawka, którą zaraz poddam pod głosowanie, będzie następującej treści. Czyli projekt, który będziemy głosować, dotyczy opinii negatywnej dla przebudowy sięgacza drogowego oraz sięgacza drogowego od ulicy Teligi w Krakowie na odcinku od ulicy Teligi do działki numer 308, 51, obręb 55 jednostki rolnictwa pod górze. I teraz w paragrafie pierwszym opiniuje się negatywnie projekt przebudowy sięgacza drogowego oraz docelowej organizacji ruchu dla rozbudowy sięgacza drogowego od ulicy Teligi na odcinku od ulicy Teligi do działki numer 3851 obręb 55 jednostka winnicy na Podgórze. Następnie treść uzasadnienia. Protest mieszkańców bloku 16, 18, 20, 22. No myślę, że też to, ten protest jest szerszy. Ale dobrze, oczywiście niech zostaną te bloki. Dlaczego, jeżeli mogę wyjść, dlatego, że to dotyczy wszystkich mieszkańców, natomiast generalnie chcą przede wszystkim przesunąć się na tą stronę bloków tych 28, 18, 22, gdzie nie ma miejsca, chcą podejść pod same okna. Tak, ze względu na uregulowania prawne, tam akurat ten grunt właśnie można w ten sposób, czy powiedzmy właśnie tutaj inwestor, tak jak pan powiedział, przy tych blokach, przede wszystkim te bloki są 16, 18, 20, 22, są można powiedzieć narażone na dolegliwość tej inwestycji. Tak jest, czyli protest mieszkańców bloków 16, 18, 20, 22 przy ulicy Teligi został zaogniony przez inwestora, czyli firmę Tenos, która bez wcześniejszych konsultacji i opinii Rady Dzielnicy 12 chce przebudować w sposób niekorzystny dla lokalnej społeczności przedmiotowy sięgacz do budowanych przez siebie budynków mieszkalnych. Na spotkanie z Komisją Infrastruktury i Budownictwa, które odbyło się dnia 10 września 2012 roku, przedstawiciel firmy projektowej Projmar przyszedł nieprzygotowany, bez dokumentacji niezbędnych pozwoleń, o które Rada prosiła pisemnie. Pytany o uzgodnienia i niezbędne pozwolenia otrzymaliśmy odpowiedź, że są w trakcie załatwiania. Należy wyjaśnić również, dlaczego poszczególne wydziały Urzędu Miasta Krakowa wydały zgodę na pracę w tym wycinka kilkudziesięcioletnich dębów bez opinii i konsultacji tak z Radą Dzielnicy 12, jak i z mieszkańcami, którzy zamieszkują w tym rejonie od 35 lat. Mieszkańcy sprzeciwiają się na postawę miejskich, tak? Na postawę miejskich urzędników, którzy przy okazji prowadzenia tej spornej inwestycji już wielokrotnie udowodnili, że bronią interesów dewelopera, a nie mieszkańców i dalej starają się swoimi niezrozumiałymi decyzjami przekonać mieszkańców do korzyści z przeprowadzenia drogi pod oknami ich mieszkań. Twierdzą, że robią to dla ich dobra. Dziękuję. Tak brzmi poprawka pana Marka Lelo. Bardzo proszę. Proszę Państwa, do tego pisma trzeba chronologicznie przedstawić fakty, jakie zaistniały od roku 99 i to, co pani Niedziałkowska tu powiedziała o pozwoleniu na budowę, to trzeba wyraźnie data za datą powiedzieć, ogólne określenie wrzucą do kosza, proszę pana. Wrzucą do kosza. Proponuję, żeby przenieść to, zrobić nadzwyczajną sesję, przygotować dokładnie to i pismo razem z chronologicznie wpływającymi dokumentami do Rady przedstawić. Inaczej to wrzucą do kosza. I opinie Rady wychodzące. Dobrze. Czyli momencie, to teraz może, żeby uporządkować naszą dyskusję, to mam pytanie tutaj do pana Stanisława, czy to pan składa wniosek formalny? Wniosek formalny. Pan jeszcze ma numer. Dobra. Ja, żeby głosować, że nas możemy wziąć i skonstruować na nas nosy spokojnie sobie kolejną uchwałę, która opisze wszystkie działania, jakie były, a to nie idzie dlatego, że to jest najbardziej uzgodnione w tej chwili już i nie ma jeszcze zgody na wycinkę do końca, bo nie dostaje czekę na ostatnim tym, jeszcze na parę rzeczy z energetyką i z innymi. Jak w tym momencie nie puścimy tego, to, że tak powiem, damy Państwa nie sobie im zielone światło, że mogą sobie robić to, co chcą. Dobrze, pan ma... ja to nie, samo. Tak, tam, czyli tak. Tutaj rozumiem, że pan się przychyla do głosu pana radnego, czyli mam pytanie do pana Stanisława, bo jest sytuacji, czy podtrzymuje pan wniosek formalny? Ja podtrzymuję wniosek formalny, ale jeżeli chcecie państwo głosować teraz
taką treść pisma, to ja też zagłosuję za tym, ale uważam, że trzeba koniecznie zrobić na tym fajną sesję i chronologicznie przytoczyć dokumenty, jakie w tej sprawie są. Panie Marku, nie była to na pewno droga konieczna na czas budowy. To była droga stała, sądownie przyznana im do, jako dojazd do ulicy Kurczawa. Więc trzeba, dlaczego nagle teraz miasto się z tego wycofuje? Dobrze, dziękuję Pani Stanisławie. Rozumiem, w takim razie, tu mam jeszcze pewne pytanie, czyli rozumiem, że z tego, co Pan powiedział, wynika, że wycofuje Pan wniosek formalny i głosujemy poprawkę. Tak. Nie, dobrze, wniosek czyli... formalny za powołaniem, za zwołaniem nadzwyczajnej sesji, a teraz nad tym możemy głosować, ale nadzwyczajna sesja, która zajmie się tylko i wyłącznie przygotowanym dokumentem w tej sprawie. Ale w międzyczasie, Panie Stanisławie, można do następnej sesji przygotować tą dokumentację. Komisja architektury po prostu przygotuje komisja do następnej sesji. Dobrze. Czyli w takim razie wobec zaistniałej sytuacji rozumiem, że ten wniosek formalny Pan wycofuje, natomiast teraz poddaję pod głosowanie tutaj poprawkę Pana Marka. Dodam, że oczywiście miałem akurat zawrzeć wolny wniosek, natomiast a dlaczego Państwo istnieje... nie chcecie dopisać, że to jest skandal urzędniczy, cała ta budowa? A to napiszemy przy... Dopisać, że to jest skandal urzędniczy. Jest w uzgodnieniu. Dobrze, w takim razie jeszcze powiem, że... Gdybyśmy poszli Pana, jak to się mówi, propozycją, to byśmy działali na korzyść tego dewelopera. Bo oni po prostu mieszkania już mają gotowe i po prostu odłożyli to jest pierwsze. Po drugie, mieszkańcy są w trakcie razem ze swoimi tymi zarządcami pisania skargi do miasta. Także i to opisują. Ale też oczekują, dobrze, proszę Państwa, w takim razie... Bardzo proszę, już przechodzimy do głosowania Pana poprawki. Jest po prostu już złożony w Wydziale Infrastruktury Miasta Krakowa, złożyły te wspólnoty wszystkie odnośnie po prostu dopuszczenia i tego wszystkiego, żeby miały prawo po prostu cokolwiek zaprotestować, bo zostaje pominięte w tym wszystkim. Także to wszystko już zostało złożone przez nich i tym sposobem umocujemy to, że... Oczywiście, będzie to wsparcie. Dobrze, w takim razie, Szanowni Państwo, poddaję poprawkę Pana Lelo pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem poprawki? Stwierdzam, że poprawka Pana Radnego Lelo została przyjęta jednogłośnie. Wobec tego poddaję pod obrady Szanownej Rady projekt zarządu dotyczący właśnie projektu przedstawionego w tej poprawce. Kto jest za przyjęciem całości uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.